Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. A moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru jest pan profesor Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski, politolog. Dobry wieczór, panie profesorze, witam, szczęść Boże. Panie profesorze, dzisiaj burzliwy dzień w Sejmie. Opozycja wygrała 4 głosowania, w tym głosowanie o odroczenie posiedzenia Sejmu, ale później to głosowanie było poddane reasumpcji i już to głosowanie było przez opozycję przegrane. Panie profesorze, w jakiej sytuacji po tym dzisiejszym dniu jest Prawo i Sprawiedliwość? No, wydaje się, że w sytuacji, tak jak powiedziałbym, lekko optymistycznej, dlatego że rzeczywiście po tym zamieszaniu z reasumpcją głosowania wydawało się, że być może nie ma tej większości sejmowej, natomiast już kolejne głosowania i pokazały, że ta większość jednak jest, prawda? Tutaj no nie chodzi nawet o to, żeby było 231 posłów, tylko tam zazwyczaj było 229, dlatego że nie zawsze wszyscy uczestniczą w posiedzeniach Sejmu z przyczyn różnych, przede wszystkim losowych, czy też wyjazdy, w związku z tym taka stuprocentowa frekwencja nigdy nie jest możliwa, a jednak ta przewaga, prawda, jest konieczna i przewaga też jest wystarczająca. I później w tym bloku głosowań rzeczywiście i wieczornych od mniej więcej tam 19:30 już no, ta koalicja czy ta większość sejmowa dosyć sprawnie działała. Tam później jeszcze tylko jedno głosowanie nad poprawką zostało, że tak powiem, no, może być wygrane przez opozycję. Nie wiem, czy też takich wielkich słów używać, dlatego że to są po prostu prace sejmowe. No, poprawki zostają przyjęte, odrzucone, czasem po myśli jednych, po myśli drugich. Więc jeżeli by tak to rozpatrywać, no bo dzisiaj na to wszyscy patrzą, no to po prostu ta maszynka, można powiedzieć, działa sprawnie. Jeszcze posiedzenie się nie skończyło, także jeszcze są głosowania, ale nie spodziewam się tutaj żadnych większych perturbacji. No i dzisiaj właściwie tymi dwoma sprawami najbardziej pilnymi, może nie, emocjonującymi, nie pilnymi, to były ta ustawa medialna, poprawki i ustawa o wynagrodzeniach, i na tym też pewnie wszyscy się będą skupiać. Właśnie ustawa medialna została przegłosowana kilka minut temu. Za zmianami w tej ustawie głosowało 228 posłów, przeciw było właśnie 216. Panie profesorze, no dzisiaj była chwilowa euforia opozycji, a później były oskarżenia pod adresem Prawa i Sprawiedliwości, że dopuszcza się politycznej korupcji, że ta przerwa, którą ogłosiła marszałek Sejmu po tym głosowaniu o odroczeniu posiedzenia, była wykorzystana na jakiś handel stanowiskami, funkcjami i tak dalej. Czy tutaj jakby opozycja nie jest w stanie jakby przyznać się do pewnego rodzaju no też i porażki, bo no to są poważne oskarżenia o korupcję polityczną? Nie, no, ja myślę, że to jest kwestia oczywiście emocji w polityce i emocji też opozycji, też pewnie koalicji. Ja myślę, że to oczywiście to była przerwa no, specjalnie po to ogłoszona, żeby zastanowić się, co zrobić z tym głosowaniem, bo jednak byłaby to dosyć prestiżowa porażka. Chociaż ja dzisiaj, jak komentując, był taki gorący dzień, więc już w wielu stacjach to mówiłem, że akurat ustawa medialna czy ta podwyżkowa, ona nie musi być taka ważna, bo moim zdaniem najważniejszy jest ten Polski Ład, który właśnie będzie we wrześniu. Więc jakby nawet dzisiaj koalicja rządząca podniosła porażkę w tych głosowaniach, to nic by się takiego nie stało, bo najważniejsze jest, co by było z tym Polskim Ładem. Ale przeanalizowałem sobie te głosowania i powtórne głosowanie i reasumpcje. No i nie ma tam żadnych, no, poseł Kukiz z kolegami, on zadeklarował, że się pomylił, dlatego że tempo głosowań było bardzo duże i tam te terminy, daty odroczenia już były ze 3 i nie wiadomo było, do której się w końcu odnieść, więc oni się pomylili. To jest jedna sprawa. A druga rzecz to jest nieobecność posłów i na przykład dwóch posłów Konfederacji było nieobecnych na tym drugim głosowaniu reasumpcji. No nie wiem, czym i kogo przekupiono. Grzegorza Brauna, nie wiem, stanowiskiem ministerialnym. No nie wyobrażam sobie tego, znając charakter Grzegorza Brauna. Więc no, to jest oczywiście efekt emocji posłów opozycji.
opozycji. Po prostu no, raz się głosowania wygrywa, raz się przegrywa. Jak się wygrywa, to się człowiek cieszy, jak się przegrywa, no, to wiadomo, to się smuci. Więc tutaj to pojęcie w ogóle korupcji politycznej jest raczej takim pojęciem publicystycznym, tak? Bo teraz opozycja też mówi o tym, że to jest korupcja w stosunku do posłów Porozumienia. No tak, ale jaka korupcja, jeżeli się proponuje tym posłom współpracę w jakichś tam ramach, nawet i czasami rządowych, no to rozumiem, że koalicja, która rządzi, no ma jakieś swoje cele i chce utrzymać władzę do końca kadencji. To jest naturalne. Czyli rozumiem, że współpracuje, proponuje posłom różnym współpracę. No tym naturalnie, że to są posłowie od Gowina, który odszedł, no bo z nimi współpracowała ta koalicja przez ostatnie 6 lat, więc no nie widzę tutaj jakiejś no korupcji. Żeby mówić o korupcji, trzeba by zaproponować pieniądze przede wszystkim i tak dalej. No tam jakieś tam pogłoski się pojawiają, że minister Gowin mówił, że komuś tam proponowano jakieś rozdzielenie pieniędzy, ale no wiecie pan, ale panie profesorze, panie dyrektorze, dzisiaj takie... patrząc na te wyniki głosowań, różnych głosowań, no ewidentnie widać, że na przykład posłowie, którzy byli blisko Jarosława Gowina, na przykład pan Gutmostowy, który zrezygnował z funkcji wiceministra w resorcie rozwoju, no głosował tak jak większość klubu Prawa i Sprawiedliwości, a nie tak jak Jarosław Gowin. Więc tutaj jeśli chodzi o tę korupcję polityczną, no to też właśnie jest zastanawiające, jak ci posłowie związani z Jarosławem Gowinem głosowali i zrezygnowali z funkcji. Oni nie dostali jakichś nowych obietnic przecież. Tak, zdecydowanie zrezygnowali z funkcji, no bo z powodów takich, zresztą oni to racjonalnie dosyć wyjaśniali, że są w rządzie z puli Porozumienia, skoro Porozumienie już nie ma w koalicji, no to oni rezygnują. Wydaje mi się, że część z nich będzie powołana po prostu przez pana premiera i pan na przyszłość, tak? Bo jakieś tam projekty realizują, a skoro będą głosować tak jak Prawo i Sprawiedliwość, to w związku z tym no, najprościej jest ich z powrotem powołać, bo będą kontynuować te projekty, które robili. No więc tutaj nie widzę w tym nic dziwnego. Znaczy, to jest jedynie tutaj zła informacja dla Jarosława Gowina, tak? Że z tego klubu dużego, no miary dużego, średniego, zrobiło mu się koło poselskie pięcioosobowe w tej chwili, jak widzimy po tych głosowaniach. No właśnie, w jakiej sytuacji jest Jarosław Gowin po tym dzisiejszym dniu? Wczoraj jeszcze liczył chyba na więcej, jak to się mówi, szabel w Sejmie. No, w tych danych, które były na początku, tuż po samych wyborach ogłoszone, miał około 20 swoich ludzi w Sejmie. No teraz jest ta piątka. Czy Jarosław Gowin może być atrakcyjnym partnerem dla pozostałych klubów opozycyjnych w takiej sytuacji, w jakiej w tej chwili jest? No, ja myślę, że może być atrakcyjnym partnerem dla jednego klubu. I to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, czy Koalicja Polska, jakby tego nie nazywał. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe, zresztą jak bardzo często jest na granicy progu wyborczego i gdzieś tam nie wie, czy wejdzie, czy nie wejdzie. I ewentualnie, jeżeli by Jarosław Gowin, to musimy zobaczyć w badaniach, utrzymał też poparcie wyborcze, nawet te 0,8, prawda, czy 1, czy 1,5%, bo tak mniej więcej gdzieś realnie trzeba na to patrzeć, no to wtedy razem z PSL, oczywiście elektoraty się tak prosto nie sumują, ale dawałoby to jakąś szansę tej partii na wejście do parlamentu. I to jest takie najbardziej prawdopodobne, powiedziałbym też najbardziej racjonalne z punktu widzenia polityki, czy też w ogóle marketingu politycznego, żeby tutaj zastosować taką strategię właśnie łączenia się i dokooptować tego Jarosława Gowina. Natomiast dla innych klubów, no, Lewica powiedziała jasno, że Jarosław Gowin był atrakcyjny rok temu, czyli wydaje się, że strategicznie troszkę przeszarżował Jarosław Gowin, bo rzeczywiście to rozstanie to nie jest tak, że to teraz coś się stało tylko. To jest od roku sytuacja, która nabrzmiewała od poprzednich wyborów, od pierwszej właśnie fali prawie że COVID-u. Platforma Obywatelska, no nie wyobrażam sobie, bo Jarosław Gowin odszedł z rządu Gowina, przepraszam, Tuska, tak, przypomnijmy, odszedł z rządu Donalda Tuska, no też w atmosferze no, pewnych pretensji do tego rządu i do Donalda Tuska, tak jak dzisiaj zresztą.
No to raczej nie. No i Szymon Hołownia nie wiadomo, bo to Szymon Hołownia się nie odzywa, jak to ma w zwyczaju w takich sprawach politycznych, więc czy jego by tam chcieli, czy nie chcieli, nie wiem. Więc raczej tutaj no, wszelkie znaki na niebie i ziemi wpychają Jarosława Gowina w objęcia Władysława Kosiniaka-Kamysza. No zresztą sam Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że chętnie przyjmie Jarosława Gowina i jego ludzi do siebie, no bo chociaż też się musi liczyć z tym, że Jarosław Gowin wcześniej czy później może go zdradzić, bo część posłów właśnie zwracała uwagę na to, że zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego i teraz jest gotów nawet zdradzić kolejnego swego partnera politycznego. No i ta wiarygodność w polityce jest rzeczą ważną szalenie, prawda? Raz po pierwsze dla wyborców w ogóle, ale też dla partnerów politycznych. No, Jarosław Gowin jest, powiedziałbym, takim troszeczkę, mówiło się kiedyś o Polskim Stronnictwie Ludowym, że to jest partia obrotowa, prawda? I to dzisiaj to może dotyczyć właśnie porozumienia, czy samego Jarosława Gowina, bo już z tego porozumienia chyba niewiele zostało, dlatego że no, był w rządzie Platformy, był w rządzie PiSu i tutaj w rządzie PiSu miał nawet stanowisko wicepremiera i bardzo duży wpływ rzeczywiście na gospodarkę przede wszystkim. Kluczowy też resort, naukę. Kluczowy resort. Tak, dzisiaj gospodarka, ale wcześniej to był minister, tak, że tak powiem, mój minister, czyli mojego obszaru, czyli nauki i szkolnictwa wyższego. W związku z tym też przeprowadził całe zmiany tutaj, też różnie oceniane, ale przeprowadził jednak, czyli miał bardzo duży wpływ i poparcie też całego dużego klubu. No więc pewnie w następnym rozdaniu chciałby się znaleźć znowu na takim stanowisku, że tak powiem, biorącym, tak? Czyli w jakimś kolejnym rządzie. No nie wiem, wydaje mi się, że to będzie w tej chwili dosyć trudne, prawda? Ze względu na wyniki wyborów, ale też ze względu na to, o czym pan redaktor mówi, czyli na tę wiarygodność wobec partnerów politycznych, wobec innych ugrupowań, bo dzisiaj ta wiarygodność Jarosław Gowin jest przyjmowany taktycznie, prawda? Jeszcze niedawno go wszyscy krytykowali i dlaczego on jest w takim rządzie i co on firmuje i tak dalej. Opozycja go krytykowała. No i teraz oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i widzimy, że zupełnie to się zmienia, gdy Jarosław Gowin jest potrzebny dzisiaj opozycji, te jego kilka głosów może być potrzebne w konkretnych głosowaniach. A jeszcze chciałem pana zapytać, panie profesorze, o głosowania Konfederacji, bo dzisiaj, gdy prześledzimy te poszczególne głosowania, no ewidentnie widać, że Konfederacja no ramię w ramię z Lewicą, z Koalicją Obywatelską głosowała i nawet takie były wypowiedzi niektórych polityków, no, wyrażające zadowolenie, że no tak, poskromiliśmy PiS razem z całą opozycją. No, Konfederacja jest partią, powiedziałbym, taką niezbyt przewidywalną, dlatego że ma w swoim gronie niewielkim, ale jednak różne frakcje, które tam funkcjonują, wolnościowcy, korwinowcy i tak dalej, i tak dalej. Już nie roztrząsać tej Konfederacji, ale no, wydaje się, że część tych motywacji to jest taka bieżąca, tak? Czyli że są w opozycji, no to będą głosować tak jak opozycja. Część pewnie wynika z jakichś innych pobudek. No, Konfederacja też musi się zastanowić, prawda, jakie tutaj stanowisko zająć wobec tej nowej sytuacji, aczkolwiek wydaje mi się, że po tych głosowaniach, że raczej by tam niektórzy publicyści szczególnie mówili, że no to Jarosław Kaczyński się porozumie z Konfederacją. Wydaje mi się to dzisiaj mało prawdopodobne, prawda? Tych głosów ma wystarczająco, żeby przeprowadzać projekty, a jednocześnie no, nie musi aż gdzieś tam dawać jakiś pól do konsensu z Konfederacją, która jest taką, może być takim niestabilnym partnerem. Tak, no dzisiaj chyba posłowie Konfederacji cieszyli się z tego, że utrzymali jedność podczas dzisiejszych głosowań. To chyba rzeczywiście ta sprawa jedności dla tej formacji jest bardzo ważna. Natomiast no, zaskakujące jest to, że wstrzymano się w ramach tej jedności, wstrzymano się od poparcia ustawy dotyczącej TVN-u, Lex TVN. No, stacja, która no, bardzo ostro krytykowała te ugrupowania i bardzo ostro krytykowała Marsz Niepodległości, no i wszelkie inicjatywy,
nerwy, które z tej strony sceny politycznej powstawały, rodziły się. No a tutaj jest takie dość łagodne podejście do tej sytuacji, czyli nie było takiej chęci skonfrontowania się z tym problemem i z tymi zarzutami, które były formowane na antenie TVN-u pod adresem Konfederacji. Łagodnie podeszli. No tak, wydaje się, że to jest właśnie taktyczne podejście. To wynika z tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, że no, Konfederacja nie chciała programowo, czy może nie programowo, ale tak popierać PiS-u, prawda, w jego działaniach, ale też z drugiej strony no, nie chciała być z opozycją akurat w tej sprawie. To też trzeba zwrócić uwagę na, już nie chcę roztrząsać dokładnie tych przepisów nowej ustawy, ale ona tak naprawdę jest, ten diabeł tkwi w szczegółach i to jest, powiedziałbym, dużo hałasu o nic, jeżeli chodzi o ten cały TVN. Dlatego, że dzisiaj jeszcze Marek Suski złożył taką deklarację, że w Senacie jeszcze dodatkową, sam PiS dodatkową poprawkę wprowadzi, która rozdziela nadawanie, rozsiewanie analogowo cyfrowego i to cyfrowe będzie wyłączone spod tych nowych regulacji. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód do nadawania dla tej stacji akurat i TVN24. No więc to jest troszeczkę taka tu bitwa polityczna i to bicie piany polityczne. No i Konfederacja też zachowała się tak, żeby być może teraz dziennikarze TVN-u będą trochę mniej krytykować Konfederację na swojej antenie. No to zobaczymy. Panie profesorze, czyli pana, w pana opinii dla ładu, dla Polskiego Ładu będzie większość w Sejmie, czy jednak do poszczególnych ustaw Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało szukać koalicjantów, posłów, którzy będą razem z, no, trudno teraz już to nazwać formacją Zjednoczoną Prawicą, ale razem z PiS-em i Solidarną Polską głosować poszczególne rozwiązania? No wydaje się, że ten dzisiejszy dzień wskazuje na to, że raczej ta większość będzie. Oczywiście będzie dyskusja, bo jest jeszcze trochę czasu. Premier zapowiadał, że te ustawy wniesie pod obrady pod koniec sierpnia, początek września. W związku z tym jeszcze te 2-3 tygodnie będą na dyskusję. W związku z tym myślę, że te szczegółowe rozwiązania będą jeszcze dopracowywane, ale ten dzień powinien rząd przynajmniej nastrajać optymistycznie i te głosowania w sprawie Nowego Ładu no, powinny, no może nie pójść całkowicie gładko, ale jednak ta większość dla tej kluczowej, wydaje się dzisiaj, reformy czy kluczowego projektu rządu powinna się znaleźć. No chociaż jest taki czarny PR wobec tego pomysłu mocno uprawiany, chodzi oczywiście o Polski Ład, zwłaszcza ten obszar dotyczący podatków, jednak rząd nie może się jakoś tak z tym przebić i ta narracja opozycji o tym, że na Polskim Ładzie obywatele Polacy stracą, no jest dość silna. No tak, dlatego że wydaje się, że rząd powinien tutaj trochę zainwestować w komunikację szczegółów, to znaczy jaki będzie ostateczny kształt tej ustawy i żeby każdy sobie mógł przeliczyć, bo teraz wie pan, w każdym kalkulatorze na innej stronie co innego wychodzi. Na jednym wychodzi, że się zyskuje, na drugim, że się traci przy tych samych założeniach i tych samych dochodach. Jak pan sobie przeliczy tak z ciekawości na różnych kalkulatorach, w różnych portalach ten Nowy Ład, więc musi być to po prostu, te założenia muszą być po pierwsze dogadane, a teraz nie było takiej szansy, bo był Jarosław Gowin, który bez przerwy na ten temat zmieniał zdanie i się nie zgadzał, jak słyszymy od polityków PiS-u. I po prostu każdy obywatel musi sobie przeliczyć, czy zyskam, czy stracę, ile zyskam, ile mogę stracić, jakie mam rozwiązania, jak mogę do tego podejść. Przedsiębiorcy, jak będzie lepiej przedsiębiorcom, czy wprowadzić działalność jednoosobową, czy może założyć spółkę taką, inną. No i to wszystko jakoś, myślę, że powoli te szczegóły też mogą być zakomunikowane. No właśnie, posłowie PiS-u mówią, że każdy się przekona po pierwszym w styczniu przyszłego roku, jak te przepisy wejdą i sprawdzić, każdy będzie mógł, czy w portfelu ma te 100, 200, może troszeczkę więcej złotych, czy więcej, czy po prostu mniej. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Czas naszego programu właśnie dobiega końca, a dzisiaj w Polskim Punkcie Widzenia gościł pan profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję pięknie. Dzięki. Dziękuję państwu za uwagę. Na Polski Punkt Widzenia zapraszamy już jutro o godzinie 21:40. Początek naszego spotkania. Teraz pozostaje mi państwu życzyć dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.